mam troszeczkę świeżaczka, przynajmniej na moim kanale. Jest to Batman z filmu Mroczny Rycerz Powstaje. Żartuję. Jest to powrót Mrocznego Rycerza. Jest to film, koniecznie, ja tak mówię zawsze na to, że jest to bajka. Wyleciało mi z głowy. W każdym bądź razie jest to Batman, który ma już grubo chyba 60 na karku. Jest to powrót Mrocznego Rycerza. Z filmu animowanego, który składał się z dwóch części, niestety dlatego z dwóch, że no, chyba nie mieli kasy, żeby zrobić jednego i chcieli go podzielić na dwie części. Występuje w nim Batman oczywiście i jeszcze jest Superman, który później niestety musi nakopać Batmanowi, bo Batman robi się zły. Z czego wynika, że inaczej, może zacznijmy od tego, że Batman złożył broń, przez ileś lat był nieaktywny i nagle już wkurzało go wszystko, ta sytuacja na ziemi, a koniecznie w jego mieście konkretnie, że postanowił wrócić i nakopać złym do dupy, za przeproszeniem. I tam jeszcze w filmie poznamy dwie twarze, który też ginie, i oczywiście Joker, czyli można powiedzieć taka ostateczna potyczka naszego Mrocznego Rycerza. Ta figurka jest dość ciekawa o tyle, że niby to jest DC Universe, aczkolwiek jest to Master Universe, czyli figurki He-Mana i tak dalej, i tak dalej. Przynajmniej tak miałem napisane na opakowaniu. Jest jeszcze wersja o wiele mniejsza, bo spójrzcie, zaraz pokażę Wam nawet dla przykładu wersję DC Universe. Akurat nie może Batmana, ale coś może uda mi się znaleźć. Zresztą pokażę Wam zaraz Batmana z serii DC Universe. I już jestem. Oto nasz Batman DC Universe Classic, czyli można powiedzieć 30 lat, pewnie albo 20 lat młodszy Batman, a tu jest starszy Batman z powrotu Batmana, Mrocny Rycerz. No i spójrzcie, widzicie różnicę? Jest, prawda? Potężniejszy, niewiele większy, ale jest bardziej zbudowany. No, na starość raczej niestety się flaczeje niż przebywa masy, więc śmiem twierdzić, że jest to troszeczkę seria Master Universe. Nie wiem, co pisze dokładnie na figurce, ale zaraz Wam powiem. DC Comics, a guzik pisze, no DC Comics niby, ale on jest zdecydowanie większy niż jego poprzednik, czy prawda, seria DC Universe Classic. No ale nieważne, w każdym bądź razie, słuchajcie, film mi się bardzo podobał. Może nie do końca bardzo, no podobał mi się, ale trochę jestem zawiedziony. Aczkolwiek figurka, słuchajcie, nadrabia bardzo. No jest gdzieś, oczywiście nasz kolega ma gdzieś bataranga, ale gdzieś oczywiście zgubiłem. No cóż można powiedzieć, chłopiec naprawdę wielki. Tutaj mocowania nóg, tego wszystkiego, to jest typowa wersja właśnie dla Master Universe, czyli He-Mana i wszystkich tych stworów z tego uniwersum. I właśnie jakościowo i wielkościowo wygląda on identycznie. Aczkolwiek myślę, że nawet warto, bo wydawało mi się, że nawet starszy Batman w tym filmie był jeszcze większy niż ten, no inaczej, niż ten, co był młodszy. No ten, to jest ta sama osoba, ale tak możemy to nazwać. Cóż się zmieniło? Jest wielkie logo Batmana. Tam to z reguły było mniejsze. Szara peleryna, czarna peleryna, wiadomo, maska, rękawice i buty, majty i tak dalej. Tutaj wielki pas z różnymi gadżetami. No i oczywiście kostium, resztę to są szare barwy. Słuchajcie, naprawdę figurka mi się bardzo, bardzo podoba. Jest tutaj szeroka, widać to po tej szczęce. Jest bardzo fajnie wykonana, także naprawdę uważam, że jest kawał dobrej roboty. Przynajmniej mi się podoba. Wiadomo, że zdania zawsze będą podzielone, ale jest całkiem nieźle. Peleryna z tyłu też wygląda całkiem przyzwoicie. No, kawał dobrej, dużej figurki. Naprawdę polecam gorąco. Warto, warta chyba każdej ceny. Polecimy szybko punkty artykulacji. Głowa na dół, do góry nie bardzo. Trochę w bok, trochę w jedną stronę na dół. Pas jak najbardziej. Tutaj jest dużo do zginania, także wygląda to nieźle. Wielkie, potężne ramiona, nieźle wyrzeźbione te buły, więc tutaj też ciężko jest kręcić, ale poddaje się to. Biceps jak najbardziej, kąt 90 stopni w łokciu. Oczywiście trzy takie, można to nazwać, ćwieki wystające. No i oczywiście łapka w nadgarstku kręci się jak najbardziej. Tutaj akurat z rozkrokiem Batmana jest ciężko, ponieważ jest to właśnie typowa taka, bo mógłbym to nazwać typowe połączenie Master Universe. W DC to jest trochę chyba lepiej wykonane, chociaż tutaj znowu tego nie widać, tych elementów, więc no, ma to swoje plusy, ma minusy. Noga do przodu niestety bardzo ciężko wychodzi, więc niestety to jest jeden z minusów. W bok jak najbardziej, tutaj w tą stronę też, ale jak się można
trochę pobawić, nim pokręcić, to całkiem nieźle to wychodzi. Spójrzcie, potężne, mocne ramiona, przepraszam, nogi tutaj, bardzo fajnie wykonane mięśnie i tak dalej, także naprawdę figurka mi się osobiście bardzo podoba. Lecimy dalej, artykulacje, 90 stopni w kolanie i tak naprawdę chyba na to wszystko pozwala nam tutaj to ułożenie. But jak najbardziej kręci się w tą stronę, ładne, eleganckie zakończenie, jak to na Batmana przystało, czyli ładnie wycięte, plus noga, a przepraszam bardzo, stopa, no niewiele, ale coś tam się rusza. But bardzo fajnie wykonany, taki ciężki trep, moim zdaniem, i też oczywiście dziurka na podstawkę, żeby sobie nasz stary Batman stał. Więc słuchajcie, no cóż mogę powiedzieć, Batman, powrót Mrocznego Rycerza, bardzo, bardzo przyjemna figurka, to jest akurat Master of Universe, taka budowa, bo widziałem też mniejsze, także uważam, że jest to bardzo przyjemna sprawa i figurka naprawdę fajna i polecam kreskówkę, jeżeli ktoś nie oglądał, to warto zobaczyć, bo naprawdę jest na co popatrzeć, mi się osobiście podobało, także polecam gorąco, trzymajcie się ciepło, niedługo będzie recka następnego Batmana, trzymajcie się, hej!